jak byłem młody, to czytałem wszystko, bo ja chodziłem do pewnej lwowskiej wypożyczalni i brałem książki tak jak stały na półkach. Mi się nie podobało to, że... Dla mnie komputer jest bardzo wygodny. W którymś momencie do tych... Nie umiem tego powiedzieć. Jestem pewna metafora. Pszenica wuja Meira. To jest książka autobiograficzna, tam wszystko. Trochę cegły jako materii. W handlu niewolników. Jedyne, co by mnie upoważniło. Tak jak wojaczek grał. Ten dzisiejszy już nie jest czytelny. To wrej się to. Doktorantka wydziału, na którym pracuję, czyli na polonistyce, strasznie marzy, żeby być profesorem. Wie pani dlaczego? Nie. Dlatego, wiem. Że ona uważa, że profesor to nic nie robi i ma strasznie przyjemne życie. To samo o pisarzu pewno sądzę. No i tak pomyślałem, czytając ostatni pani tom, aż to poprzednie też miałem wrażenie, że życie pisarza dla takiej doktorantki, a pewnie dla każdego czytającego, to coś strasznie przyjemnego. Galerie, przyjaciele pisarze, podróże literackie, tropami pisarzy. Żyć nie umierać. No ja się nie skarżę na ten zawód, ale nie widzę takich jakichś wyjątkowych blasków wokół niego. To jest właściwie stałe zaabsorbowanie jedną sprawą. To coś takiego jest, że normalnie się żyje oczywiście i nie przesadzajmy z tą literaturą, która wypełnia nam wszystko, bo tak na pewno nie jest, ale właściwie człowiek piszący jest stale nastawiony na to, że chce coś napisać, co go niepokoi albo co sprawia mu jakieś emocje albo po prostu interesuje go intelektualnie. A to nie jest tak, że to jest takie trochę życie pasikonika. No człowiek jest w przyjemnych miejscach, rozmawia z bardzo inteligentnymi, wspaniałymi ludźmi, podróżuje tylko tropami, gdzie się coś ważnego dla literatury zdarzyło. No naprawdę, to jest przyjemne i sympatyczne. To nie jest życie usłane potem, cierpieniem, wysiłkiem. Jest to życie przyjemne. Ja nie wiem, mam troszkę może inne kryterium, inne spojrzenie na życie. To mnie, oczywiście przyjemność jest bardzo ważna, ale w sprawach tak, zawodowych, bo to już mogę uznać za swój zawód przecież wieloletni, takiego kryterium nie szukam. Po prostu to jest mój nawyk, to jest moja potrzeba, to jest nawet czasem moja konieczność. I myślę, że więcej mam kłopotów z tym niż przyjemności. A jak wygląda życie poety tak na co dzień? Obecnie jest pani troszkę ograniczona ruchowo z powodu tego balkonika, który z powodu nogi pani używa, ale pewnie normalnie to jest biblioteka, spacer i tak dalej. Nie, oczywiście. Ja właściwie mogę się pochwalić tym, że robię właściwie tylko to, co naprawdę lubię robić. I to jest wielka szansa. Myślę, że można nam jej pozazdrościć, no, zwłaszcza w porównaniu z pracą fizyczną, to na pewno wygrywamy. Natomiast no, nie jest to tak tylko, że na przykład ja czekam na wiersz, na to napisanie wiersza, ale się zajmuję wieloma innymi rzeczami związanymi z literaturą. Właściwie wiele lat poświęciłam na studia nad poezją francuską, potem nad amerykańską. Bardzo dużo tłumaczyłam, robiłam kilka monografii. To wszystko wymaga dodatkowej pracy. Oczywiście tak jest, że poeta nie musi tego robić, ale w moim przypadku tak to było. Że akurat byłam zajęta różnymi pracami, które były jak gdyby na granicy nauki i sztuki, chociaż tej nauki no, bez przesady. Są teorie, które mówią, że niektóre gatunki się bardzo źle ze sobą obsługują. Że na przykład krytyka literacka szkodzi poecie, albo na przykład proza szkodzi poecie. Czy pani wychwyciła jakieś prawidłowości, ma pani na ten temat teorię jakąś własną? Ja myślę, że coś w tym jest. W ogóle odsuwanie się od tematów najważniejszych, które nas nurtują, których chcielibyśmy
jakoś utrwalić. Jest dosyć przykre i wyjaławiające. No, także, ale tak się stało, taka jest sytuacja w tej chwili w literaturze, zwłaszcza w poezji, że właściwie najciekawsze, co piszą o poezji, to jest nie to, co piszą krytycy, ale to, co piszą sami poeci. Po prostu poeci zostali zmuszeni jak gdyby do tego, żeby pisać o poezji, ponieważ krytyka jest słaba, często niekompetentna, a poza tym jest dorywcza. Nie mamy właściwie krytyków, którzy tak stale, pilnie śledzą to, co się dzieje na właśnie zwłaszcza w poezji. A dlaczego pani zdaniem tak się stało? Bo odnoszę wrażenie, że pisarze uważają, że za PRL-u mieliśmy dobrych krytyków, a teraz po 89 ich już nie mamy. Co się stało w takim razie? No ale stało się coś bardzo prostego, mianowicie wymarli. No. Tu przykładem głównym jest Błoński, który był właśnie takim królem krytyki, to jest, był wspaniałym krytykiem i także naukowcem. Ale w ogóle do krytyki, być krytykiem było jak gdyby większym zaszczytem jeszcze nie tak dawno. Teraz naprawdę to zajęcie zeszło zupełnie na psy. To właściwie każdy może napisać recenzję, co mu w głowie siedzi. O kryteriach w ogóle nie ma mowy, raczej co mi się podoba, co mi się nie podoba, albo używanie terminologii pseudokrytycznej czy pseudonaukowej. A z czego to się wzięło? No bo tak, umarł Błoński, prawda, ale wychował całą plejadę swoich uczniów, no, wcale nie gorszych. Stala, Jarzębski, Fiut, to wszystko są jego wychowankowie, prawda? To też ciągle to są gwiazdy na firmamencie krytyki, oczywiście, do których pan wymienił w tej chwili. Ale wielu oczywiście odeszło. No, nie ma Kijowskiego, nie ma z krytyków teatralnych. Droguta nie ma. Ale zawsze jest następstwo, prawda? Po jednych się pojawiają następne. To dlaczego tego następstwa, czy tego nowego pokolenia? Coś mnie to nurtuje. Dlaczego w ogóle to następstwo jest jak gdyby marniejsze? Chociaż zawsze się boję takiego patrzenia na życie, że wczoraj to było lepiej, a dzisiaj to jest gorzej. To jest takie bardzo łatwe podejście do sprawy. I tak na pewno nie jest. Ale wydaje mi się, że istotnie w tej chwili ogłasza się kryzys finansowy, właściwie kryzys gospodarczy, a prawdziwy kryzys jest właściwie w kulturze, moim zdaniem. Poza muzyką, która jest przezwycięża wszystkie granice, to w literaturze na przykład no jest problem, kogo nagrodzić, powiem szczerze. To jest wcale nie takie łatwe, że jest, na szczęście pokazuje się średnia proza, taka przyzwoicie napisana, skonstruowana, chociaż nie podejmująca problematyki jakiejś poważniejszej. Wyszukać kogoś bardzo wybitnego nie można. I ja nawet mam taką ryzykowną teorię, że to się dzieje we wszystkich dziedzinach, w całej Europie jak gdyby. I zaczyna się także od polityków. Także bardzo wybitnych polityków dzisiaj nie mamy. Bardzo wybitnych pisarzy właściwie też nie, albo na wymarciu. A w Polsce wyraźnie czegoś się szuka, czego jeszcze właściwie nie można znaleźć. No, muszą być widoczne także takie okresy. Zastanawiam się, czy panią nawiedzają momenty zwątpienia poetyckiego w to, że warto to uprawiać. Bo są takie miejsca, na przykład w wierszu, no tak, pani pisze. Pisanie to zwyczajna pycha, próżność, a może też i strata czasu. Ja domyślam się, że to jest taki rodzaj kokieterii trochę. Ale kokieteria też zwykle musi się na czymś urodzić. Czy to nie jest tak, że przychodzi moment, kiedy pani myśli, ale to może to jest też on van? To... No, to jest naturalne, że to się budzi, bo to jest taka potrzeba jak gdyby wyższa, która nie jest dzielona przez wielu ludzi, bo w końcu, jak wiemy,
z czytaniem w ogóle źle, a z czytaniem poezji też jest chyba... Ale z pisaniem nie znakomicie. Bardzo. Klejnocki wyliczył kiedyś, że mamy... To bo oni liczyli w 92 roku, że mamy 600 tysięcy poetów. 600 tysięcy poetów w Polsce działa. To znaczy, że to jest cała republika piszących ludzi. No więc właśnie. Zdaje się, że na południu w Serbii i w Chorwacji zdaje się, są podobne sytuacje, że wszyscy piszą wiersze. No to jest bardzo zdradliwe. No. Ale co można zrobić? Nie można nikomu zabronić pisania złych wierszy. Jest bardzo wielka, jest bardzo, właściwie bardzo łatwo wydrukować tomik. Nie kosztuje, tak. Nawet ktoś może się zapożyczyć i wydać sam. Ja sama jestem tego ofiarą, bo dostaję bardzo często tomiki debiutanckie, no, które ze smutkiem zamykam po prostu. Także i właściwie pan do czegoś zmierzał. A tak, no bo jeżeli czasem wątpimy w sens naszej tak. pracy, bo to był wyraźny cytat tak. mówiąc o zwątpieniu, tak, czy naprawdę warto, to co tak naprawdę jest przyczyną tego zwątpienia? Że za dużo jest tej poezji, czy że nie ma tych, którzy czytają, czy że to jest rzucanie pereł przed wieprze? Nie, nie. Nic takiego nie odczuwam. Natomiast z całą pewnością wynika to z pewnego niepokoju o wartość własnej poezji. To znaczy, chciałoby się więcej, chciałoby się lepiej i kiedy przychodzą takie momenty, takiej samooceny surowej, to coś się znajduje, czegoś się nie znajduje i widzi się, że właściwie chciałoby się tą poprzeczkę wyżej troszkę postawić. No tak, ale można powiedzieć, że pani jest bardzo skoncentrowana na tym, co pani robi. Pani życie to głównie pisanie, czytanie. No i budowanie kolejnych konstruktów poetyckich, tomów i cykli wierszy i samych wierszy, prawda? Więc można powiedzieć, że to tylko od pani zależy, co pani z tym zrobi. To zależy tylko ode mnie, ale to właśnie to jest najgorsze, że to zależy tylko ode mnie, dlatego że pewnie samego siebie nie przeskoczysz. Ja mam doskonałe takie uczucie tego, że można by lepiej, można by ciekawiej, że także można by umysłowo problematykę rozszerzać, bo bardzo jakoś mi zależałoby na tym, że ostatni tomik mi się zdaje, że wskazuje na to, że ta problematyka jest szersza. W każdym razie to jest moje dążenie, żeby ogarnąć możliwie najwięcej, a z kolei to jest bardzo, też bardzo zdradliwe. Także jesteśmy tak właściwie na takiej krze, że się wydaje, że się płynie, dopłynie się do brzegu, ale wcale nie jest pewne, że tak będzie. Po prostu czuję się niedosyt talentu, czuję się niedosyt władz umysłowych, erudycji, kształcenia, poczucia bliskości z inną poezją. To wszystko jest bardzo ważnym elementem poetyckiego życia wewnętrznego. A nie przychodziło pani do głowy, że to może być funkcja tego, że pani, tak jak inni poeci, na ogół się poruszają w swoim własnym kręgu, chodzą po tych samych orbitach. Pisarze się kontaktują z pisarzami, razem rozmawiają, dyskutują, czytają swoje wzajemnie wiersze albo utwory prozatorskie. I to jest taki trochę latanie jakby za własnym ogonem. To samo środowisko poluje na te same efekty i chce coś wyżej. A może należałoby wyjść w ogóle poza to? Dobrze, ale ja nie widzę tego, żeby środowisko literackie porozumiewało się ze sobą językiem literatury i żeby o literaturze mówiło. Ja tego na przykład oczywiście nie widzę. To znaczy na pewno obracam się w dużej mierze między ludźmi piszącymi, to jest prawda, mam tam wielu przyjaciół, ale oczywiście wszyscy mamy także przyjaciół dookoła, nie tylko zawodowo interesujemy się przyjaźnią. Ale mnie się zdaje, że naprawdę mało. Są zebrania, są jakieś spotkania, są jakieś panele, ale naprawdę nie jest tak, że rozmowy toczą się na tematy literatury. Ja dość uważnie czytałem pani tomik poetycki, tak sobie nawet wynotowałem, kto należy do pani towarzystwa, a więc Rossini, William Carlos Williams, Tintoretto, Jursenar, Dante, ksiądz Pasierb, Baudelaire, Miłosz, Turowicz, Casanova, Stendhal, Byron, Goethe, Braque, Maritainowie. Ale nie ma tam na przykład, tu zmyślę, pani Jasi, która sprząta mieszkanie, nie ma pana tatka, który naprawia samochód, nie ma tu na przykład córki sąsiadki, której przeszczepili nerkę.
Pani świadomie wybrała pewien świat i to jest świat sztuki i pani z tego świata sztuki nie wychodzi. No można powiedzieć, że no to jesteśmy w takim inkubatorze. Żyjemy wśród poetów i żyjemy wśród dzieł sztuki i nie wychodzimy spoza tego. Tak, rozumiem. Jakoś nie mogę się z tym pogodzić, co pan mówi, po prostu osobiście. Oczywiście sztuka jest jak gdyby takim celem, takim dążeniem mojego życia, że chciałabym zapisać jeden naprawdę dobry wiersz, najlepszy jaki. To zresztą jest takie marzenie każdego chyba poety. Pamiętam, że Czechowicz nawet wyraźnie to napisał. Panie Boże, daj mi. Baudelaire napisał ten jeden dobry wiersz. Ale w końcu to nie jest tak, że ja biegam łowiąc wątki poetyckie i że to jest tak jak poeta, wesel pan poeta, tylko po prostu normalnie się żyje i po prostu nasze życie w Polsce nie jest na tyle luksusowe, żebyśmy się mogli wyodrębnić jako środowisko. To nie, no, ja się zgadzam z tym. Na pewno to w życiu tak musi być, bo każdy nasz dom jest dotykany przez różnych ludzi, tylko przez nas. Ale to pytanie, dlaczego w takim razie nie ma tego w moich wierszach? Dlaczego nie ma to w mojej sztuce? No po prostu ja piszę o tym, co naprawdę mnie nurtuje. Także ja tutaj nie widzę potrzeby takiego wyjaśnienia. Na przykład ja z pewną przykrością czytam wiersze, które są właśnie takie realistyczne, takie właśnie, że właśnie tam pani Jasia sprząta, a tam ktoś się odlewa pod domem. A to nie jest opozycja realizm, surrealizm albo hiperrealizm. To jest opozycja bezpośrednie doświadczenie życiowe, a czerpanie inspiracji wyłącznie ze świata sztuki. Tak. Ten pierwszy wariant to jest dotknięcie konkretu życiowego. Tak, to ja daje pewną siłę poecie. Ja nie widzę. Mi się zdaje, że zagadnienia, które są na przykład poruszane w tej ostatniej książce, to nie są zagadnienia związane ze sztuką, one są związane ze światopoglądem, one są związane z losem, one są związane raczej w sposób egzystencjalny z poezją, bo to jest jak gdyby poszukiwanie jakiejś formuły życia własnej i to jest najtrudniejsze i właściwie to jest przedmiotem, bo przecież nie jest tak, że ja piszę tylko o obrazach, czy o muzyce, chociaż piszę o tym też. W dużym stopniu. Tak, bardzo dużo i tego się nie tylko nie wstydzę, ale uważam, że to jest moje takie absolutne prawo i że nawet jest dobrze, żeby ktoś o tym pisał, nie mądrząc się zbytnio, tylko przekazując jakiś taki pogląd na miejsce sztuki w życiu. Tak bym to może określiła. Mhm. Ja nie mówię, czy to dobrze, czy to źle, tylko mówię, że to jest pewne pole inspiracji, które no, wszyscy biorą z tego samego pola. Tak. I czasem poeci mówią, zaraz, no wszyscy już o tym pisali, no ale ja też robię to po raz 20 albo po raz 30. Czy jest gdzieś jakiś skok w przestrzeń, żeby było poza tym wszystkim, tam gdzie nikt inny nie poszedł? No, właściwie to powiem rzecz, która może się wydawać dziwna, bo uważa się, że to jest poezja konserwatywna, ale właściwie najdalej wyskoczył Miłosz, dlatego że wyskoczył z metafizyką, wyskoczył z problemami teologicznymi, wystąpił z taką problematyką, która przedtem nie była poruszana, albo też była w stylu księdza Twardowskiego, to znaczy taka zbożna poezja, bardzo wdzięczna. W jednym z wierszy pani opisuje kazus Rossiniego. Wiersz nosi tytuł Kochany Rossini. Pisze pani w nim o tym, jak zamilkł dotknięty przez kogoś. Ja nie wiem, czy to chodzi o tę aferę z Cyrulikiem Sewilskim, bo to chyba niemożliwe, bo po Cyruliku on jeszcze napisał 20 oper, jak ja pamiętam, więc może chodzi o jakieś inne zamilknięcie. To była jakaś inna opera, w tej chwili nie pamiętam, ale po prostu dostał takie lanie od krytyki i tak niechętnie zostało to przyjęte, że zraził się, bo widać, że był człowiekiem ogromnie wrażliwym. No właśnie o tej wrażliwości chciałbym porozmawiać chwilkę. No. Poeci są wrażliwi ze swojej istoty, ale nawet nadwrażliwi. Do tego stopnia, że cierpią. Cierpią twórczo, cierpią nie tworząc. No tak, ale to jest rodzaj też takiego już przeczulenia. Powiedziałbym ponadludzkiego, zaludzkiego, nieludzkiego, prawda?
że poeta to jest ktoś taki, kto ma czułki tak wysunięte do przodu, że bardzo łatwo go dotknąć i zranić. Jak rozmawialiśmy o pisarzu jako pasikoniku, który tak sobie w tym świecie sztuki hasa, kica, a jak dotyka życia, to nagle okazuje się, że on nie jest tam w stanie funkcjonować. Czy to nie jest tak, że poeci się wyhodowali za bardzo delikatnie, że już nie chodzą po świecie realnym? Nie. Że takiego zagrożenia nie ma, ja nawet przeciwnie obawiam się, że zanadto wchodzą w życie realne w tej chwili, bo czytając wiersze, zwłaszcza poetów tego średniego pokolenia, które już jakoś ukształtowało, bo o tym najmłodszym trudno cokolwiek mówić jeszcze, to widać, że oni właściwie żyją motywami życia absolutnie realnego, tylko ponieważ metaforyzują, ponieważ język ich jest stosunkowo trudny, według mnie niekoniecznie musi być tak trudny. Także temat po prostu dlatego uzyskuje jakąś nobilitację, że jest wyrażony trudnym językiem. Nawet ktoś kiedyś powiedział, że nie, właśnie to nie, literatura, która nie jest trudna, to nie jest literatura. A co do wrażliwości, to pamiętam taką anegdotę, którą opowiadał Słonimski, mianowicie, że był lekarzem, był jakiś w złych nastrojach i źle się czuł, więc lekarz mu powiedział, ja dam panu jakieś środki uspokajające. No to Słonimski powiedział, pan mi chce odebrać zawód. I to było bardzo prawdziwe. Bo jeżeli pozbawimy wrażliwości takiej bezpośredniej poety, to właściwie nie musi on istnieć, powinien się już zająć czym innym. No tak, ale rodzi się pytanie, dlaczego oni takie mimozy? Czy to jest cecha geniuszu, pani zdaniem, jak w wypadku Rossiniego by wynikło, czy to po prostu jest wyhodowany element poprzez takie łagodne, delikatne życie? Życie w bibliotece, życie w galeriach sztuki. Ja pytam, nie atakuję. Nie. Ja się nad tym po prostu zastanawiam, bo to jest pytanie dosyć trudne. A czy pan naprawdę myśli, że ci ludzie żyją w bibliotekach i w galeriach? Bo ja tego nie widzę. No obawiam się, że tak jest. Młodsi poeci już trochę w innym rytmie żyją, bardziej są zanurzeni w rytmie pewnych obowiązków życiowych. Ale nie wiem, na przykład, czy pokolenie pisarzy, którzy żyli jeszcze przed 89 roku, którzy by żyli życiem związkowym, czy oni nie żyli trochę na innej planecie? Być może, no bo to był taki okres, kiedy wszyscy sztucznie żyli trochę. A sztuka tego nie znosi, jak wiadomo. Ale mimo to z tamtego okresu mamy dużo ciekawsze pozycje, tak jak powiem, pozycje poetyckie i prozatorskie niż teraz. Więc kiedy jest całkowita wolność i swoboda, zresztą już to jest banalne, co mówię, bo wiadomo, że wolność jest rzeczą niezbędną i pierwszej potrzeby, natomiast jak gdyby nie wskazuje wyraźnej drogi literackiej czy drogi w sztuce. Szukałem w swoich papierach, bo pamiętam taki wiersz z poprzednich tomów, w którym pani pisze o wolności. I pisze pani, to był wiersz z 99 roku. I pani mi napisała, że nie cieszcie się tak za bardzo z wolności, że ta wolność może się okazać dla was wielu zgubna, bo to będzie wolność tak samo dla tych, którzy walczyli o tej wolność, i jak dla tych, którzy byli przeciwko tej wolności. I że ona może okazać się dla was cierpieniem. No zastanawiam się, że bardzo szybko pani to powiedziała i... że ta złuda jest jakby podwójna, prawda? Bo w świecie totalitarnym jednak, w świecie komunistycznym pani mówi, poezja kwitła, a teraz nie rozkwita. Za wolnością tęskniliśmy, a teraz niby ją mamy, ale jakoś nie potrafimy się z nią ucieszyć, jej nią ucieszyć. Dobrze, a dlaczego tak jest? Poeta ma wszystko, co do spełnienia potrzebne. Nie musi czekać 8, 6, 5 lat na druk, tylko może pójść do pierwszej, lepszej drukarni, przynieść pieniądze i wydrukować tomik. Samo szczęście. Trudno to powiedzieć. Tak, można to porównać po prostu do stosunków w Zachodzie, na literaturze, gdzie ta literatura jest kompletnie wolna, ale wskutek tego powstają arcydzieła i nie arcydzieła. A tutaj
Właśnie literatura w Polsce się przyzwyczaiła do tego, że wykonuje jakieś zadania. I właściwie to zadanie jest rzeczą jak gdyby dobrą, jeżeli nie jest fałszywym takim hura patriotyzmem, czy nie zbacza na jakieś takie niebezpieczne tory. Natomiast dobrze jest postawić sobie zadanie. No, muszę się ruszyć czasem. Słuchaj. Przepraszam, ja zmieniłem pozycję, bo mi noga zaczęła drętwić. Czy moglibyśmy cofnąć się z powrotem jeszcze raz, dobrze? Tak. Dobrze. Pytanie o to było, dlaczego tak nie potrafimy tą wolnością się ucieszyć, dlaczego ona nie zaowocowała dobrą poezją? No, mi się zdaje, że to wynikło także z pewnego zamieszania, jakie powstało w umysłach. Teraz już mi wolno wszystko i wskutek tego nawet każdy może pisać i każdy może pisać źle, bo mu wolno, bo nikt mu nie zabroni tego robić. Ale równocześnie sama, będąc raczej przeciwna takiej poezji, patriotyczno-politycznej, która bardzo rzadko potrafi spełnić to zadanie, po prostu wymaga wspaniałego pióra i bardzo dobrego umysłu. Właściwie poczuli się trochę zagubieni, bo właściwie tak naprawdę to ja nie wiem, o co w tej poezji chodzi. Co właściwie chcą nam dać? Czy chcą nam pokazać swoją wrażliwość? Czy chcą nam trochę pokazać może świata? Ja nie wiem. Może to też dopuszczam, ale to z tego jest stosunkowo mało. Muszę tutaj się powołać na rzecz, którą niedawno skończyłam, mianowicie tłumaczenie wierszy Williama Carlosa Williamsa, który był człowiekiem, jednym z tych niewielu poetów, którzy naprawdę dobrze wiedzieli, co chcą w poezji zrobić. Że chcą poezji rzeczowej, nie idee, ale rzeczy. I pokazują to. Ja osobiście jestem wielką zwolenniczką takiej poezji, tylko pokazywanie rzeczywistości wymaga jak gdyby większej jeszcze siły niż pisanie liryku, bo ono wymaga ogromnego opanowania warsztatu, a także pewnej idei. Także połączenie tej jakiejś ciekawej myśli z jakąś właściwością osobistą formy jest bardzo trudne i myślę, że jest teraz takie zagubienie trochę w poezji, że właściwie jest sporo takich poetów, którzy piszą dobre wiersze, ale właściwie nie wiadomo, co mamy z tymi wierszami zrobić. Pani w tym wierszu do Williama Carlosa Williamsa pisze, że dobrze się stało, adresując do niego, że nie wyperswadowałeś mi zbyt ważkich zamiarów tyczących mojej sztuki. Tak. Czyli on czymś panią kusił, czego pani nie podjęła, jest pani zadowolona, że pani tego nie podjęła. Co to były za decyzje, które przed panią stały? I dlaczego pani nie poszła tą drogą? Tak. No więc mi się zdaje, że właśnie odpowiedzią na to jest mój ostatni tomik. Przynajmniej ja sobie to tak wyobrażam, a jak to zostanie odczytane, to nie wiem. Jakoś zrozumiałam, że... Zresztą ja bardzo, bardzo lubię wiersze Williamsa. Uważam, że to jest świetny poeta i właśnie to, co on opisuje z rzeczywistości i z tych rzeczy, to jest wstrząsające i wzruszające, mimo że one to jest napisane takim bardzo obiektywnym językiem na ogół, przynajmniej pierwszy okres jego twórczości, ten młodzieńczy. Ale właściwie pod koniec urzędowania, bo tak mogę powiedzieć o swoim pisaniu poezji, przychodzi do głowy coś takiego, że jak oceniać poezję? Oczywiście piękna powinna być, naturalnie, ale powinna być ważka. I bardzo chciałam, żeby ten tom miał pewną ważkość, żeby miał jak gdyby z zamiaru. No, oczywiście nie pisze się wiersza na zamówienie, ale ponieważ byłam jakby ciągle w zakresie tego myślenia pewnymi ważkościami, to musiało wpłynąć na to, to jest stosunek do języka, stosunek do imienia, stosunek
do ludzi. No, jest tam nawet taki wiersz, który jest pewną deklaracją polityczną do przyjaciół, który jest właśnie rzadkością, bo u nas nikt takich rzeczy nie pisze, żeby wymieniał, jakby równocześnie pisze, w co wierzy, czego chce i kogo szanuje. To mi się wydaje, że nawet troszkę tego jakby brak. I jestem zadowolona, że ten wiersz napisałam, wcale nie dlatego, że uważam, że to świetny wiersz, tylko że trzeba było taki wiersz napisać. Jak pani mówi o tej ważkości, to zastanawiam się, ponieważ w tym tomie znajduje się inny wiersz zatytułowany Piękne łzy albo Piękna łza, Piękne łzy. I to jest o obrazach braka ocalonych przez jego żonę. I ten wiersz się ciekawie kończy. Ona, okazuje się, że on lubił grać na akordeonie i tańczyć. I pani pisze: ta radość istnienia nie przeszkodziła mu osiągnąć najwyższego stopnia wtajemniczenia w sztukę malarską. Co oznacza, że w podtekście jest tak, że artyści to tak naprawdę są smutni kapłani sztuki, niezdolni do radości życia. Natomiast on był zdolny do radości życia. Jak ten postulat niezdolności do radości życia ma się do ważkości podejmowanych przez poezję według pani tematów? I drugie pytanie, czy poeta może sobie pozwolić na frywolne, lekkie tematy w związku z tym? Czy to się da pogodzić jedno z drugim? Absolutnie. No. Absolutnie da się pogodzić, bo jestem wielką zwolenniczką różnorodności poezji. Także nawet taki miałam mały spór na temat takiej młodej poetki, która napisała takie wiersze błahe, ale zręczne i inteligentne. I powiedziano mi, co ty tam widzisz w tych wierszach? A ja widzę jak gdyby nowy ton. Nowy ton, który jest bardzo potrzebny w poezji polskiej. On, bo jak gdyby ona jest taka mroczna, jest ta poezja. Ona jest jak gdyby właśnie mało ma tego, tej jakiejś pogody życia. No nie chcę, żeby to było uznane, że to ma być lżej pisane, przypuszczalnie to jest w ogóle cecha naszej literatury, w ogóle, że raczej się zajmujemy sprawami ponurymi na ogół, bo po prostu taki był przydział społeczny, że poezja, że sztuka ma się tym zajmować, dlatego że są kłopoty, to w takim razie nie uciekaj. No, ale ponieważ już jesteśmy jak gdyby wyzwoleni od tego, no to tak właśnie bardzo mi brakuje takiego tonu lżejszego jeszcze. Bardzo lubię żart w wierszach, ale muszę powiedzieć, że nawet takie poczucia humoru, to w ogóle nie ma, dla mnie w ogóle poezja pisana przez człowieka, który nie ma poczucia humoru, jest o wiele mniej wartościowa. Ale muszę powiedzieć, że jak gdyby ja sama więcej żartowałam w poprzednich wierszach niż teraz, mimo wszystko. Także może coś takiego jest, że człowiek już zmierza do czegoś, no a potem chodzi o to, żeby powiedzieć coś ważnego, ale wcale nie chcemy zamazać tego z kolei potem jakimś głupim żartem, prawda, czy jakąś puentą taką zręczną. Nie wiem, czy pani słyszała o takim Angliku, który w Big Brotherze doszedł bardzo wysoko i zadano mu pytanie w pewnym momencie o Szekspira. Bo ktoś się okazało, że on nie wie, kim jest Szekspir, i zdenerwowany wykrzyczał: kim do cholery jest Szekspir? To jest zdanie kultowe, które później umieszczano na koszulkach. Anglikom się to strasznie spodobało, że Anglikom to jest znaczące. No i tak się zastanawiałem, bo pani jednocześnie pisze w jednym ze swoich wierszy: pracujcie, biedni poeci, świat czeka na to, co mu powiecie o sensie trwania i nieuchronności przemijań. To jest ze Zwierzeń i Błysków. No tak, ale może świat wcale na to nie czeka. Być może ludzie mają takie samo oczekiwanie jak ten Anglik. Po co mi Szekspir? To mi w ogóle nic nie obchodzi. No, mi się zdaje, co ma robić biedny poeta w takim świecie, pytam. No, więc mi się zdaje, że trzeba, i tutaj znajduję pewną zgodność w opinii także mojej własnej, że nie możemy oczekiwać tego, że wszyscy zaczną czytać poezję. To już w ogóle nie śmaja. I po co? I wcale nie trzeba.
ale że mimo wszystko jest zawsze grono ludzi, którzy pozostają wierni, podobnie jak zostaną wierni książce, a nie telewizji, tak samo zostaną wierni poezji, bo poezję czytywali i mają po prostu obyczaj czytać poezję. Czasem jestem zadziwiona, że jakiś inżynier czy jakiś technik pisze do mnie, że czyta moje wiersze i że ten wiersz mu się właśnie podobał, co znaczy, że już ma różne preferencje, że jak gdyby ocenia te wiersze. Że jednak poezja potrafi być przydatna, ale ja takiej misji bym nikomu nie zalecała, ani sama bym nie prowadziła. Uważam, że nikogo nie trzeba namawiać do czytania wierszy. Jeżeli nie czyta wierszy, bardzo dobrze, niech czyta co innego. A w tym samym wierszu, tylko troszkę dalej, pani napisała, to ma charakter pytania, czy poeci mają sobie nawzajem jeszcze coś do powiedzenia? I tu się już zaniepokoiłem, bo to jest wyraźnie powiedziane, czy poeci sobie nawzajem mają powiedzieć. Czy z tego by wynikało, że to jest obieg jednak zamknięty? My, poeci, piszemy do poetów, tak naprawdę, chce pani powiedzieć. Nie, niekoniecznie. Po prostu chodzi o to, że obracając się w tym kole, czy mamy sobie jeszcze coś nowego do powiedzenia, w sensie poezji. Ale no, nie znaczy, a to może to w takim jest implikacja taka, którą wcześniej próbowałem wprowadzić. Znaczy, że może poeci, wyjdźcie poza swoje tematy i poza swój świat. To nie to? No, myślę, że tak. No to chyba pani Kasia i pan Józio, nie? Tak, oczywiście. Tak. No tak, no, ale przecież nie jestem przeciw temu. Jeżeli się jasno wypowiedziałam. Bo no, sprawy codzienne, no, takie są sprawy na przykład bardzo trudne do poruszenia w wierszach. Człowiek się jak gdyby boi, że to jest już na granicy takiego ryzyka, że to jest albo poezja, albo już tylko czyste rozważanie, ale poezja coraz bliżej się, zbliża się do rozważania. Także, ale raczej u dobrych poetów, no, u Szymborskiej niewątpliwie tak jest. U Herberta częściowo także jest. Po prostu nie mamy jak gdyby, ale może to jest naturalne z drugiej strony, że właściwie poeci nie komunikują się na temat swoich wierszy, bo po prostu każdy jest, żyje w swoim takim świecie, który sobie nie tylko jest ograniczeniem, ale on go tworzy, poszerza i tak dalej. Także. A to nie jest obawa, że to jest coś takiego. No, wszyscy poeci żyją tym samym z grubsza, prawda? Poezją. Każdy żuje tę gumę, później przykleja do stołu, przychodzi następny poeta, odkleja, żuje tę samą gumę. Czy to nie jest tego typu obieg zamknięty? No ja tego... To już jest wymamlana guma. No więc oczywiście można powiedzieć, że jest bardzo wiele wierszy, które są różnych poetów, które są do siebie w jakiś sposób podobne. No więc to jest sprawa tożsamości. No więc tutaj to się wiąże jedno z drugim, środowisko i tożsamość. Tutaj tożsamość jest właściwie podstawą jak gdyby pisania. Jeżeli człowiek nie ma wyrazistej tożsamości, to małe są nadzieje na to, że napisze wiersz, jeżeli nawet nie dobry, to wyrazisty i taki, który jest do skonsumowania. Pani w tym tomie i w ogóle w kilku poprzednich zadaje szalenie poważne pytania. To kłopot z tym, że to są poważne pytania, a nie znajdujemy odpowiedzi. Na przykład zdanie takie, które mnie skosiło, a wydawało się, że właśnie starość przyniesie wiedzę. Daj spokój. Czego nie dowiedziałaś się dotąd, już się nie dowiesz. To jest z perswazji, nie ma odpowiedzi. No to ja myślę sobie wtedy, Boże, to kiedy w takim razie? My przechodzimy, ja mówię, my młodsi do starszych, prawda? Pamiętam, jak do Tadeusza Konwickiego kiedyś przyszedłem, mówię, Tadeusz, wytłumacz mi. Ty już naprawdę wszystko wiesz. Przychodzę do pani, pani też już wszystko wie. A pani odpowiada, jak się dotąd nie dowiedziałeś, to się nie dowiesz nigdy. To do kogo mam iść, jak nie do starego, mądrego poety, pisarza? Nie umiem panu odpowiedzieć na to pytanie. Ale pani postawiła też to pytanie, to kto ma nam tej odpowiedzi udzielić? Zdążamy ku temu momentowi, kiedy będziemy mieli mądrość, wiedzę, naprawdę już wszystko wiemy, ogarniamy świat, wielki obszar czasu i odpowiedź brzmi, nie wiemy dalej. Dlaczego? No, myśli pan, że się dowiemy? No strasznie bym chciał. Ja bym też chciał.
Po to bierzemy te teksty, książki, żeby się dowiedzieć wreszcie. A pani mówi, nie, to wy sami, tak? No tak, właściwie tak. To co, mam pójść do mądrego rabina, czy co mam zrobić? Sam zostać rabinem. Bo w pani książkach są pytania te podstawowe, takie, po co my żyjemy właściwie? Dokąd my zmierzamy? Co jest najważniejsze w życiu? Jak wygląda starość? Co jest po drugiej stronie? Ale to ciągle ma charakter pytań. A gdzie są odpowiedzi? Dobrze, ale przecież pan świetnie wie, że na takie pytania nie ma odpowiedzi. Co jest po drugiej stronie? Kto mi ma na to odpowiedzieć? Ale ja chcę, żeby one były. Ja bym też chciała. W jaki sposób mogę troszkę tutaj obronić poezję, że ona jednak przybliża do tej wiedzy. Ale bardzo to trudno wyjaśnić jak. Przybliża przez rozwijanie wrażliwości, przez jak gdyby poszerzanie opinii różnych, jakie znamy, przez różnorodność, że w każdym razie daje nam więcej możliwości wyboru. Mówię szczerze, odpowiedzi się nie spodziewam, natomiast zawsze się spodziewam, że jeszcze czegoś nowego, mimo wszystko, tak jak ja tam piszę, że nie, że oczywiście nic zasadniczego już nie będzie wyjaśnione, ale życie przynosi ciągle coś nowego. Mogę te trudne problemy podrążyć jeszcze, bo pani te pytania w gruncie rzeczy stawia. W wierszu Zobaczone, w tomie Zobaczone, w wierszu Bez słowa pani pisze: czyż nie jest natręstwem wobec innych śpiewać swoją pieśń, idź albo giń, mówi wszystko dookoła. Też porażające, bo w takim razie, jeżeli natręstwem jest śpiewać swoją pieśń, ponieważ natura czy świat mówi do nas, idź i giń bezpotomnie albo w zmilczeniu, to znaczy, że pani uważa, że właśnie to jest wyraz buntu, że tak jest? Czy zwątpienia, czy mamy prawo zajmować się czymś takim błahym jak sztuka w obliczu prawa natury, który mówi odejdźcie i nie płaczcie? Czy ja dobrze panią rozumiem? Nie, doskonale mnie pan rozumie. To na pewno tak jest, że tu jednak trzeba oddzielić te dwie sprawy. To znaczy, sztuka to jednak nie jest religia i w niej nie znajdziemy kompletnego wytłumaczenia, które próbuje nam dać religia, my to akceptujemy albo nie. Idź albo gin, no bo albo idziesz naprzód i coś zdobywasz, albo już właśnie jesteś niepotrzebny. Czyli jest to także wezwanie do czynu, jeśli tak można powiedzieć, śmiało. Tylko tam dalej w tym wierszu jest jeszcze napisane: nie jeden największą pociechę znajduje dziś w tym, że odchodząc zniknie bez śladu. Zdumiewam się, kto może znaleźć pociechę w tym, że odejdzie bezpotomnie? A jest takich wielu. Na pewno, że pan nie zerknął z takimi ludźmi? Kimś takim, kto chciałby, żeby po nim nie została pamięć, i żadne dzieło nie znam prawie takich. Każdy chce, żeby chociażby pamięć w jego dzieciach została. A już na pewno jakiś nagrobek, na który można przyjść i popatrzeć, no pomodlić się. Nie wiem, co pan przez pamięć rozumie, bo tutaj chodzi o to, że zanika jakby pamięć istnienia pewnej, to właśnie pewnej jednostki takiej, a nie innej. I że to właściwie nie jest do utrzymania. To wszystko, co jest wspomnieniem, co jest pamięcią, to jest pamięcią przechowaną przez kogoś innego i widzianą w sposób inny niż my widzimy. Inny sposób widzenia. Nie wiem. Czyli to nie jest o ludziach piszących. Nie, absolutnie nie. Wyczyść to, co robiłeś, to tak naprawdę i tak nie ma znaczenia, bo natura jest tak skonstruowana, że odchodzimy. Tak. Tak, no to jest także taka wściekłość, na fakt śmierci mimo wszystko. No, coś się w tym mieści takiego. Pani w jakimś miejscu napisze, Pani nawet w pewnym miejscu myśli, że to jest, pisze, że to jest w ogóle niezgodne z naturą, ale to jest niestety zgodne z naturą. To jest niezgodne z naszym instynktem przetrwania, z naszą chęcią istnienia dalej. Ale prawo natury jest takie, że odchodzimy. No ja wiem, ale ile pan się na pewno naczytał protestów przeciwko śmierci, chociaż one są zupełnie puste, bo do niczego nie doprowadzają. Ale jednak może nie są takie zupełnie puste, dlatego że to zaprzeczanie śmierci jest jednak taką,
takim wynika z tego poczucia wspólnoty, że mimo śmierci zostaje jak gdyby ten ciąg. Zostaje, jestem przekonana, że po każdym człowieku coś zostaje. Absolutnie tak jest. Że można się włączyć w ten jak gdyby taki długi bardzo korowód myślenia, to czy czucia, czy istnienia po prostu, to już jest coś. On ginie, ale właściwie tak bardzo nie ginie. Szczególnie dobitny i taki ekspresyjny głos przeciwko śmierci wygłosił kiedyś Stachura, pisząc, że śmierć to jest stara wariatka, że on jej nie przyjmuje do wiadomości. A czy taka postawa według pani jest godna szacunku i pani ją przyjmuje, czy woli pani jednak postawę, no jednak przyjmuje mimo wszystko? Bo jedno jest ludzkie i drugie jest ludzkie. Nie wiem, widzę, że to zależy od stylu, w jakim poeta żyje i jakim się wyraża. Do Stachury to pasuje właśnie, żeby tak powiedział, a na przykład do Miłosza to jest wyraźny protest. On protestuje i wielokrotnie uważa, że to jest nienaturalny bieg rzeczy, że ludzie umierają. Tak ale, daleko się posuwa. No tak, ale on jednocześnie mówi, że człowiek jako jedyna istota na tym ziemskim padole wymyśliła coś takiego jak kultura, że wysyła się słowo i to słowo będzie krążyło dalej po naszej śmierci. Nie, to nie jest pesymistyczne, tak. Ale... Pani zdaje się wierzy, że to w to samo, że uruchamiamy naszą wyobraźnią, naszym myśleniem pewien świat, który będzie funkcjonował, mimo że nas nie będzie. Tak, ktoś z nami będzie rozmawiał dalej. Mam takie głębokie przekonanie, tak. Jak czytam te pani wiersze, to co chwilę znajduję jakieś obrazy, jak na przykład z tą jabłonką, która już padła, ale ktoś przyszedł i ją wkopał, prawda, i przywrócił jej życie. Albo jak czytam w wierszu Nie wie, o drzewie, które po zimie ubiera nowe liście, ale też, jak pani pisze, nie wie, czy przyjdzie czas nowego życia. Czyli jakby to zrzucanie liści, to jest też coś takiego jak starość u człowieka, prawda, że nam wychodzą włosy, zbliżamy się do końca, tylko że to drzewo ma, ale ono też nie wie, czy na wiosnę zakwitnie, prawda? My też nie wiemy. To tak jak pani chciała powiedzieć, że jest nadzieja. Ja tak czytam ten wiersz. No tak, ten wiersz jest na pewno optymistyczny. To jest ten wiersz, który mówi, że coś się może jak gdyby powtórzyć, tak jak mój Tomek to wróci, prawda, który jest jak gdyby wyrazem tego, że to wszystko się może powtórzyć, może zupełnie inaczej, ale w jakimś sensie będzie kontynuacją tego, bo wróci to nie znaczy, że to samo się odbije w lustrze. Ale nie. Ja w ogóle... A czy to możemy już nazwać aktem wiary, czy nie? No bo tak jak z wierszy wynikało... Mi się zdaje, że można śmiało, tak. A w wierszu Uciekam, pisze pani, nie znałam wówczas swego przeznaczenia i nie wiem, co bym poczęła, gdyby nie ten ogród. Pani w ogóle mówi zagadkami bardzo często w tym tomie, w poprzednich też. Pani lubi pytania otwarte, ale niedookreślone. Pojawiają się ludzie, ale nie wiemy, jak się nazywają. Wszystko jest gdzieś w sferze trochę też symbolicznej. To pytanie jest takie, czy to znaczy, że teraz już pani zna przeznaczenie i od kiedy pani je zna? I dlaczego ogród? I co do tego ma ogród? Ogród powtarza się w mojej poezji bardzo często, od początku. To jest jak gdyby taki obraz... tego, co się z jednej strony dokonało, a z drugiej dokonało się samo, jak gdyby jest takim wypoczynkiem, jest taką pomocą. To, że wiem, jaka jest przyszłość, no, to się raczej odnosi do przeszłości, ale to tak trzeba czytać, no bo tam jest napisane, jak to jest dokładnie. Że kiedyś nie znałam swojego przeznaczenia. Tak. Z tego wniosek, że dziś już znam swoje przeznaczenie. No my wszyscy znamy swoje przeznaczenie, więc pytanie, o czym pani mówi tak naprawdę. Tak, no więc przeznaczenie jest tutaj w sensie bardzo takim, jakby to powiedzieć, metafizycznym. Nie lubię, nie cierpię tego słowa, ale muszę go użyć.
bo za często jest używane, za często jest pakowane do zupełnie innej materii. To jest takie przeznaczenie, jak gdyby ten los, który właściwie trwa. To jest to przeznaczenie, który był, trwa i musi być kontynuowany tak, a nie inaczej. Także w tym się zawiera jak gdyby przeszłość, tak, że może to nie jest tak dosyć wyraźnie. Czyli nie chodzi o to przeznaczenie, co jest po tamtej stronie. Tak, nie. Tylko nie, nie. Przeznaczenie, tak, że jesteśmy określeni do ostatniego kroku na naszej ziemi. To, co ja mam do wykonania. W wierszu, kiedy zdawało mi się, pisze pani o Haydnie i o tym, że Haydn potrafi koić ból. Ból na chwilę przycichł i zaczął szukać sobie formy, szalejąc dotąd i niszcząc wszystko dookoła. Chciałem spytać, w jaki sposób według pani działa sztuka kojąco? Co ona ma w sobie takiego, że może koić ból, uspokajać szaleństwo i lęk człowieka? Sztuka w ogóle pan pyta, tak? Bo rozumiem, że Haydn tu substytuuje tylko całą sztukę, prawda? Że nie chodzi o ten konkretny utwór, ale w ogóle o tym, że... No właśnie, ale dzięki jakiej swojej potencji ona potrafi to robić, że łagodzi, uspokaja. No, więc właśnie sam pan powiedział to w tej przed chwili, że właśnie łagodzi, uspokaja. O coś jest takiego w sztuce, że to, co nawet... ja to nazywam formą jednak, mimo że to nie chodzi o samą formę zewnętrzną na przykład. Ja to czytam, ale nie zrozumiałem. Tak. Co pani ma na myśli, czy co to jest? Że to jest rodzaj takiej harmonii, która człowiekowi daje poczucie sensu? Jestem pewien, czy dobrze rozumiem. Nie, mi się zdaje, że bardzo dobrze pan rozumie, że po prostu nasz ból się uspokaja pod wpływem sztuki, pod wpływem muzyki bardzo często. Jest sztuka ma niewątpliwie taki krzepiący charakter, nawet sztuka taka, którą trudno tak nazwać, taka bardzo, bardzo realistyczna, bardzo taka bolesna. Ona mimo wszystko właśnie przez to, że jest ogarnięta, że właśnie ma swoją formę. To jak gdyby przemawia do nas i zawstydza nas, że jak gdyby my sami też powinniśmy tę formę sobie nadać i przestać się rozpływać w jakimś chaotycznym świecie. W bardzo pięknym wierszu słowo, to jest rodzaj takiej ars poetica, bardzo krótkiej i zwartej, gdzie pani daje jakby wyraz swojego poglądu na temat estetyki umiaru i pani pisze w imieniu słowa, nie gwałć mnie. Ale nie pochlebię mi. Znam swoje zadania. A czy może pani rozwinąć, czym są według pani te zadania? Bo tego pani już nie powiedziała. Jakie są zadania słowa? No, zadania słowa są bardzo, bardzo liczne, ale główne to jest wypowiadanie prawdy. Ciągle prawda jest jak gdyby pierwszą wartością w sztuce. Ale jak to możliwe? Teraz powiem jak kompletny laik. Tak. Kiedyś pewien chemik w mojej obecności zadał pytanie pisarza i powiedział, przecież wy uprawiacie fikcję. Cała literatura to jest fikcja. Stwarzanie czegoś, co nie istnieje przy pomocy słów. To jak pogodzić prawdę z fikcjonalnością literatury, bo to jest istota. No to trzeba by bardzo głęboko sięgnąć i dowiedzieć się, co to jest prawda. Ale tutaj to już sięgamy prawie do Nowego Testamentu. No ale pani powiedziała, że najważniejsza jest prawda. No więc w takim razie prawda w gatunku, przecież poezja to jest najbardziej wyobraźniowy gatunek. No to jak ją pogodzić? No ale to nie przeszkadza temu. Wyrażenie prawdy z wyobraźnią się wcale nie kłóci. Wyobraźnia nie wymyśla nic. Wyobraźnia coś tworzy i chodzi o to, żeby ona tworzyła coś takiego, co nie demoralizuje w sensie takim najszerszym, tylko daje nam poczucie, no po prostu czytamy czyjś wiersz i albo pan wierzy w to, co ktoś pisze w tym wierszu, albo nie. Dla mnie to jest takie kryterium. Temu poecie ufam, a temu poecie nie ufam. I chciałabym pisać takie wiersze, żeby mi ufano.
I jeżeli mi się udało coś takiego zrobić, to dobrze, a jeżeli nie, to powinnam dążyć do tego w dalszym ciągu. Tak, bo oczywiście można jeszcze powiedzieć piękno, bo człowiekowi się nasuwają wszystkie takie klasyczne banały. Oczywiście piękno, tak. No to oczywiście, ale to jest jak gdyby oczywiste, bo to słowo ma w sobie mieć takie wartości. I to, i to. No bo ktoś na przykład uprawia poezję śmietników i przedmieść, prawda, okrutnych, tak. I powie, że to też jest prawda. Też i to jest też prawda. Jest piękno. No i to też jest piękno, właśnie. To też, no przecież mieliśmy cały okres takiej poezji. Tak, patrzę na pani bohatera Charlesa Baudelaire, który tam jest, tak. No tak, no to jest antyestetyzm przecież. Ale absolutnie. Ale jednocześnie jest to piękno. Jak pogodzić te dwie rzeczy? Ale się godzą, no. Nie mamy na to przepisu. To strasznie trudna lekcja. Pani dużo pisze o pamięci, o pamiętaniu. Zaraz się zastanawiam, jak to jest. Stanisław Sojka śpiewa taką piosenkę zatytułowaną Cud niepamięci, która głosi, że dzięki temu, że zapominamy, jesteśmy w stanie istnieć dalej i funkcjonować dalej. Ja się znam, czy w pani poezji też tak jest. Czy pamięć to jest to, co pozwala nam trwać, bo mamy dobre wspomnienia? Czy to, że mamy dobre wspomnienia, nas boli i przeszkadza w dalszym trwaniu? Nie, no, czy to jest akumulator, który nas napędza na długie lata? Czy to jest powód cierpienia? Bo myślimy, było wspaniale, a teraz nie jest. No to jest tak jak ten napis na wejściu do Dantego, prawda? Porzućcie wszelką nadzieję. Znaczy, tu jest coś w tym się mieści. Ale generalnie pytanie jest takie, czy to jest zadra pamięci, która nas boli, czy to jest to piękne w pamięci, co pozwala nam mieć ładunek na długie jeszcze lata potem. No na przykład zastanawiam się, pani pięknie opowiadała w dużym formacie o swoim związku z Arturem Międzyrzeckim, że to był taki ciepły, dobry związek. No właśnie, czy jak myślimy o ciepłym, dobrym związku, a naszego męża już nie ma, to nas boli, czy właśnie robi dobrze, że mamy się do czego odwołać? Jak to jest? Boli nieobecność, to jest jedno i to jest jasne. Brak kontaktu, brak możliwości wymiany opinii, zdań, współżycia. Ale to jest niewątpliwie dobre wspomnienie. To jest wspomnienie, z którego ja czerpię siły także bardzo często. Przypominając sobie nasze rozmowy i przypominając sobie nasze obcowanie. I wszystkie dobre chwile, jakie miałam także na przykład w jakichś pobytach związanych z naturą. Gdzieś tam pod Czorsztynem kiedyś, małe dziecko, myśmy tam byli w trójkę i to był bardzo piękny okres. I to jest takie źródło, z którego się czerpie siły. No to jednak inaczej niż u Sojki, bo Sojka uważa, że należy zapomnieć, żeby istnieć. Ja wiem bardzo. Ja już ktoś się ze mną też spierał o to, żeby zapomnieć, tak. Ale mi się zdaje, że istnienie polega właśnie na tym, że istniejemy razem z tym, co było. Że to jednak nam towarzyszy właściwie bezustannie. No nie znaczy, że musimy o tym myśleć czy pisać stale, ale do tego sięgamy. Jak potrzebujemy, to jest bardzo dobre źródło pokrzepienia. Ja już tak przypadkiem dotknąłem spraw osobistych, a to jeśli już zaraz dotknąłem, to może pójdę dalej. Pani związki i uczuciowe z niezwykłymi mężczyznami. Myślę tu o Kołużyńskim, myślę tu o Pruszyńskim i oczywiście o Arturze Międzyrzeckim. I zastanawiam się, jak pani czyta te wszystkie, nazwijmy to w cudzysłowie, historie, a to nic złego nie mam na myśli. Co los pani chciał przez to powiedzieć? Pierwszy związek, który się zdecydowanie nie udał, prawda? Drugi, który zapowiadał wspaniałe życie i przyszedł dramat, śmierć. I długie trwanie, ciepłe, z wspaniałym partnerem, który odszedł. No i pani co myśli, los do mnie coś mówi. Co mówi przez te historie z moimi najbliższymi? Jak pani to czyta? Muszę panu powiedzieć, że często się nad tym zastanawiałam. Jeżeli można jakiś wniosek wysnuć z własnych rozważań, to mam takie poczucie, że los bardzo dobrze pokierował moim życiem. I to wygląda paradoksalnie, bo tam było
dosyć dramatów jednak w tym życiu. Ale ostateczny związek, który trwał tak długo, był związkiem jak gdyby takim, na jaki się czeka, ponieważ był związany pracą, podobieństwem myślenia i stosunkiem do sztuki. No, oczywiście stosunkiem do ludzi także, bo to jest właściwie rzecz pierwsza. Więc ja błogosławię los za to, co zrobił, chociaż po drodze. Było wielkie cierpienie. Tak, było cierpienie. Czy pani to rozumie jako formę, jakby, że gdyby tamtego nie było, to nie byłaby pani w stanie w pełni przyjąć tego pełnego związku z panem Arturem, tak? Tak, z całą pewnością. I w ogóle inaczej by wyglądało także moje pisanie. A czy pani skłonna myśleć, że to, co się nam dzieje w ciągu długiego przecież życia, to wszystko jest nieprzypadkowe i wszystko jest właśnie takim pismem losu, które tylko my musimy umieć odczytać? No tak to trochę wygląda. Trudno powiedzieć, że naprawdę niewiele, nic z tych głównych faktów mojego życia nie sprowokowała. Po prostu tak się stało. Tak się stało. No, katastrofa, śmierć, prawda? Choroba. Pierwszy, najłatwiej rozwiązać ten pierwszy związek, który był po prostu nieudany. Jest taki wiersz, nie z tego tomu, tylko z wcześniejszego, z Nie ma odpowiedzi. On się nazywa Koda, bardzo, bardzo go lubię. Tam pani pisze, że zachwyt był jej udziałem. Pani pisze w trzeciej osobie o sobie, to bez wątpienia jest o pani. Notabene, dlaczego pani pisze w trzeciej osobie o sobie? No, dlaczego? Dlaczego nie w pierwszej osobie? Przecież to każdy wie, że tu podmiot liryczny mówi o doświadczeniach Julii Hartwig. Myślę, że to jest tak lepiej. Że tak, ja nie troszeczkę jednak dystansu. Aha. Ponieważ często są rzeczy intymne, to łatwiej je powiedzieć w trzeciej osobie. Aha. Tam jest napisane tak. Zachwyt był jej udziałem, choć kilkakroć odjęte jej było wszystko, co dawało zgodę na istnienie. Czy ten wiersz mówi o tym, o czym mówiliśmy przed chwilą? To znaczy, że odebrano pani miłość, prawda? I co było wówczas dla pani wszystkim, tak? Tak, zostawiło mnie w kompletnym osamotnieniu. Ale jednocześnie zachwyt był jej udziałem. Czyli mimo tragedii, tak, los dał jej zachwyt. Tak, tak, tak. Że można być, że tak powiem, spełnionym mimo największych nieszczęść, które człowiekowi się zdarzają, tak? Absolutnie, tak. Tak mamy to czytać. Tak. A zaraz potem czytamy tak. Pochłaniała ją zagadka odejścia, niemożność pogodzenia jej z naturą bytu. I tu wracamy do tego, co wcześniej mówiliśmy o tym... O śmierci. O śmierci, tak. Pani mówi, pochłaniała ją zagadka bytu. Znaczy, jak pochłaniała, to od dawna. To pytanie jest, co pani odkryła, studiując, badając no tę zagadkę? Co pani wie, czego my jeszcze nie wiemy? Myślę, że nie ma nic takiego, co ja wiem więcej. Ale po prostu zajmowały mnie te sprawy jakoś... ja wiem, jakby to powiedzieć. Tak jak czasem patrząc na poezję, czytając czyjeś poezję, mówię, że no nie, dlaczego nie? Bo poezja jest rzeczą poważną. Co nie znaczy, że nie może być żartobliwa. Oczywiście nie muszę tego mówić. Ale chodzi o to, że to było przedmiotem jak gdyby mojego myślenia często, że to no, myślę, że od czasu w ogóle, jak zaczęłam pisać wiersze, no nie jako młodziutka dziewczyna, ale nieco później, po debiucie już, kiedy naprawdę poważnie się zajęłam pisaniem i literaturą, zawsze mi towarzyszyły takie rozważania i właściwie to, czego szukam, te rozwiązania, których szukam, staram się znaleźć, najbardziej może cenię właśnie tę poezję, w której się ktoś przybliża do moich zainteresowań. Po prostu szuka czegoś podobnego, szuka jakiejś takiej powagi wewnętrznej, to znaczy wagi. Pani też tu pisze, niemożność pogodzenia jej, czyli śmierci. Tak. Z naturą bytu. Dlaczego śmierć według pani jest nie do pogodzenia z naturą bytu? Skoro byt jest tak skonstruowany, że odchodzimy. Ja rozumiem tak byt, że byt właściwie
trwa i absolutnie miałby prawo trwać i trwać. Po prostu tak to widzę. Ale to już jest licencja poetyka. W tym wierszu też jeszcze jedną rzecz ważną pani mówi. Usiłowała wskrzesić przeszłość, wszak to, co pozornie skończone, nadal trwa, ale nie da się czerpać stąd codziennej pociechy. Mnie bardzo uderzyło to, co pozornie skończone trwa nadal. To znaczy, że w tym jest jednak taki metafizyczny porządek, że skończyło się, bo to chyba jest o śmierci, prawda? Ale tylko pozornie się skończyło. To znaczy, że formy są wieczne i tak jak u Miłosza żyją dalej, amen, aleluja, tak? Absolutnie, tak. Czyli to jednak mówi człowiek wierzący, jak rozumiem. Słucham? To mówi człowiek wierzący, to pisze człowiek wierzący, tak? Czy pan rozumie, jakimś zastrzeżeniem? Przez człowieka wierzącego? No ktoś, kto wierzy w fundament transcendentny, bo jednak to się skończyło tylko pozornie, prawda? Z całą pewnością, tak. Chciałem się upewnić. Ja bym wrócił jeszcze do świata literackiego i tego, jak pisarze są ze sobą. I cofnął się do lat perelowskich. Bo jest tutaj wiersz w tym tomie science fiction, gdzie pani pisze o zgniliźnie komunizmu i pisze, że to były czas, kiedy wszystko zaczęło obniżać swój lot. Ale jednocześnie powiedzieliśmy sobie wcześniej, że poezja była wtedy dobra. Poezja miała się dobrze. I poeci też mieli się dobrze, powiedzieliśmy sobie. No dobrze, a jak to jest możliwe, jak to pogodzić, skoro na przykład dziś już wiemy, że co piąty pisarz pisał donosy. Jak pani tak myśli o przeszłości, o tej dobrej kondycji poezji i zderza pani sobie z tą wiedzą, to co pani myśli? No. Naprawdę nie wiem. Nie wiem naprawdę, co panu na to odpowiedział, bo oba fakty istniały jak gdyby obok siebie. I w ogóle trudno to sobie wyobrazić, bo ja jednak wierzę w pewną jedność człowieka, w to, że on to robi albo to pisze, co no to naprawdę uważa. To jedną ręką był wśród pisarzy i z nimi rozmawiał, a drugą ręką spisywał to, co rozmawiał, przekazywał do urzędu. Powiedzmy sobie, że w końcu nie wszyscy pisarze byli donosicielami. No nie, także cyfry są bezlitosne, bo to przebadano. Statystycznie co piąty członek Związku Literatów pisał raporty. W warszawskim oddziale co ósmy. A są takie oddziały, gdzie prawie każdy. Rzeszowski na przykład. No, to jakby pani sobie wyobraziła, teraz ma pani przed sobą zdjęcie z dawnych lat, jak pisarze z ZLP są zebrani, siedzą uśmiechnięci na jakimś zebraniu, dyskutują. Tak, ale pani wie, że co piąty to on z tego zebrania i z innych sytuacji prywatnych spisywał raporty. No i nagle jakiś mit szczęśliwości i dobrego, wzajemnego funkcjonowania i przyjaznej atmosfery jest nieprawdziwy. Jak pani sobie w sobie to bilansuje? Bo takiego wiersza nie znalazł, tylko ten ogólny o ten science fiction, prawda? Że to był jakiś niby świat nieprawdziwy, udany. Ale to jednocześnie był rzeczywisty świat. Ci sami ludzie funkcjonowali w dwóch przestrzeniach w sprzeczny ze sobą sposób. No ale naprawdę, nad tym, że się biedzi nie jeden człowiek, i to jest i socjologowie, i etycy, i różni ludzie. Nie, po prostu jest to bardzo trudne do wytłumaczenia. A ja bym powiedział, że wcale się nie biedzi żaden socjolog, żaden psycholog, żaden psychiatra, a nie pisze o tym żaden pisarz. Jak to jest możliwe, że to nie jest temat literacki? Że ludzie funkcjonowali w sytuacji schizofrenicznej. Byli donosicielami i znanymi, wybitnymi pisarzami, przyjacielami innych poetów. To jest bardzo dramatyczne, na pewno. No, nie dotyczy to takich najwybitniejszych pisarzy jednak. Niektórych też. No, Kuśniewicz. To jest wybitny pisarz, no, prawda? Krytyków wybitnych. Sadkowski to bardzo przyzwoity Sadkowski. Krytyk. Koźniewski, no to byli najbardziej jadowici tajni współpracownicy, konsultanci, więc najwyższy. No, ale Sadkowski i Koźniewski, pan wybaczy, to już nie musimy koniecznie o nich mówić. No. Ale chciałabym powiedzieć, że no jednak mamy grupę pisarzy, którym nie mam nic do zarzucenia. To są Brandysowie, to są w ogóle
No tak, są tam piękni twórcy, ale jednocześnie wśród tych pięknych twórców, no bo nie możemy powiedzieć, że ci, którzy donosili, to były wyłącznie potwory i brzydale. Tak. Bo wśród tych brzydali było bardzo wielu, bardzo porządnych pisarzy. No i nie ma jakby próby rozpoznania, przynajmniej w Polsce nie ma takiej. Co to było? Jak to szataństwo działało? Jak możliwe było, że ktoś był subtelnym poetą albo subtelnym prozaikiem czy dramaturgiem, empatycznym, otwartym na świat, przyjaznym dla ludzi i świetnie rozumiejący prawa literatury, jednocześnie zwykłym, ordynarnym, płatnym donosicielem. No, tu trzeba się odwołać niestety do złych stron człowieczeństwa. No, nie ma rady. No. To by powodowało albo strach, albo czasem może na donos to już w ogóle nie ma wytłumaczenia. Na poglądy polityczne może być wytłumaczenie, że ktoś coś wierzył na przykład. Na pewno się tacy ludzie zdarzali i byli. Ale tutaj, no nie wiem, to jest zagadka. Nie mogę powiedzieć, że to jest wielka zagadka, to jest bardzo przykra zagadka. Ja rozumiem, bo pamiętam taki wiersz, już nie pamiętam jego tytułu, ale niewątpliwie on istnieje. Pani ma postawę raczej wybaczającą. Pani uważa, że należy to jakby skreślić, zapomnieć i, rozumiem, nie wypominać? Po prostu praktyka to pokazała, że to się bardzo źle odbywa i że to niszczy ludzi, więcej ludzi niszczy, niż miało zniszczyć, a w ogóle niszczyć nie należy. Także tak jak się powoływano się na, tylko troszkę były inne były stosunki tam, no, mówiono, że na przykład w innych krajach jednak to załatwiono jakoś. No. I Czechosłowacja, co prawda, to oni mają troszkę inny rodzaj wrażliwości na te sprawy, ale tam nie było takich problemów. No, nawet w NRD był ten pastor, który to śledził dokładnie. Ale wszędzie tego szukano i nigdzie właściwie nie wiem czy to było słuszne. Nie jestem pewna. Chociaż jestem pewna, że zło trzeba odpokutować. Mimo wszystko. A tak czysto po ludzku, gdyby się pani zdarzyło spotkać w jakiejś przestrzeni prywatnej kogoś, o kim pani wie, że pisał raporty, donosy. Niekoniecznie na panią, tylko że w ogóle pisał. To pani ma odróże, pani poda rękę, czy nie? Ja nie mam zwyczaju nie odmawiać komuś podania ręki. Czyli pani bierze taką zasłonę? Ja przykrość, tak. A dlatego, że wiem, jakie są konsekwencje każdego gestu. Za dużo wiem troszkę jak gdyby o duszy ludzkiej, jeśli tak można powiedzieć, że takie niepodanie ręki może człowieka także zniszczyć na jakiś czas. Zniszczyć na tego, który nie podaje, czy tego, któremu nie podamy? Któremu nie podamy. No bo, to pani uważa, że... To pani uważa, że nie powinno być żadnej kary? Nawet takiej symbolicznej, że ktoś mu ręki nie poda? Nie, uważam. Kara powinna być. No ale nie ma żadnej innej, więc jedyna jaka może być, że ktoś nie poda ręki. No bo jaka inna może być? No chyba, że Pan Bóg jednak tam siedzi i liczy, prawda? Nie wiem, jakoś mi była oszczędzona taka sytuacja, także może nie bardzo mogę sobie wyobrazić. W każdym razie to byłoby bardzo przykre spotkanie, to tylko tyle mogę powiedzieć. Wrócę do praw poetyckich i wiecznych. Jest wiersz o czyśćcu Dantego, wiersz Pamiętliwi. Pani opisuje, że tam po tamtej stronie będziemy przypuszczalnie z tymi samymi pretensjami, żalami i nienawiściami do siebie. Czyli jakby to, co jest tutaj, zostanie przedłużone, będzie miało swoją prolongatę w zaświatach. Chciałem spytać, czy to jest pani wyobrażenie tego, co będzie po życiu? Czy to jest taki żart, pokazanie, że nienawiść obowiązuje do grobowej deski? Nie, to jest takie troszeczkę konsekwencja takiego bardziej... Jakże powiedzieć, nie? Takiego stosunku do piekła nieba, właśnie trochę żartobliwego mimo wszystko. Choć mimo, że ta Franceska jest bardzo prawdziwa tam na końcu, która nie chce zapomnieć, bo to był moment miłosny. Ale
ale w gruncie, myślę, że to dlatego jest, że to dotyczy, wszystko dotyczy postaci mitycznych. I że ja sobie mogłam pozwolić na coś takiego. Bo ja myślę, że gdybym miała tutaj do czynienia naprawdę z takim wyobrażeniem nieba, czy czyśćca katolickim, czy chrześcijańskim, to myślę, żebym zaniechała czegoś takiego. Myślę, żebym myślała zupełnie inaczej. Także jak gdyby się poddałam temu sposobowi myślenia ówczesnego. Że jak gdyby te zady są i są. Tak, tak jak u nas się powinno wybaczać już. Czy nie ma takiej wody, która nas obmyje i przyjdzie pogodzenie? Zostaniemy z naszymi nienawiściami. Nie. Dla ludzi wierzących to jest niemożliwe. Tu na ziemi, rozumiemy, nie przyjdzie, skoro przenosimy to na drugi świat, do czyśćca. Nie, no ja myślę, że zauważamy rzeczywiście gdzieś już zupełnie to znaczy, tu pogodzenia nie będzie. Punktów w ogóle. Nie, pogodzenia, że w ogóle odpadną te sprawy. W sensie religijnym biorąc, to odpadną w ogóle jakieś takie zadry, bóle. To jest niemożliwe, żeby to pozostawało, bo powstają. To żeby nie było zadr po tamtej stronie, to ja bym powiedział, że w takim razie tam musi być sąd. Tak. Ktoś musi oddzielić. Tak. Prawda od nieprawdy, oczywiście. Grzech od szlachetnego uczynku. Czy w takim razie pani wierzy w to, że po tamtej stronie będzie sąd? Nie jestem pewna. Przychylam się raczej do tych teologów, którzy mówią, że wszyscy będą zbawieni. A jest wyraźnie taki ruch w katolicyzmie. A pytanie, czy będzie kara? Bo rozmawialiśmy o tych donosicielach, tak, więc tak. Tutaj się nie da, to pytanie, czy po tamtej stronie ktoś, że tak powiem, się takimi sprawami zajmie, niekoniecznie tylko donosicielami, też innymi tak. Grzechami oczywiście. Tak. Tak. Wierzy pani, że jest tam taka buchalteria niebieska, w której zostanie to wszystko wyrównane? Nie. Że zostaniemy z tym, z nierozliczonymi winami, grzechami, nieszczęściami. Nie, że będziemy zbawieni. No tak, ale czy będziemy zbawieni z pojednaniem i z wyczyszczeniem win i grzechów? O to pytam. Jak gdyby, ja wierzę w to, że Pan Bóg wszystkich zbawi od razu. Tak patrzę na te zdjęcia poetów przeklętych tak. U Pani i oczywiście w tym tomie też występują. Bez nazwiska, ale domyślałem się, że to ktoś taki jak Jim Morrison albo Janis Joplin, prawda, albo Jimi Hendrix. Mówimy o tych hotelikach i zaćpanych bohaterów tak. Dawnych wydarzeń. Myślę sobie, że pani ma dużo zainteresowanie przez całe życie do tego typu no, nieszczęsnych ptaków, tak. Nawiedzonych, nieszczęsnych, przeklętych. Generalnie panią interesuje fenomen poety Modi. Tak. Jak pogodzić tę harmonijną, wybaczającą, czystą poezję z zainteresowaniem dla tak drastycznych i drapieżnych no, bohaterów? No to się wiąże z tym, jak gdyby z poczuciem zrozumienia natury ludzkiej. Chyba po prostu tylko tyle mogę powiedzieć na swoje usprawiedliwienie. A to nie jest zarzut, mi się to strasznie podoba, że pani hoduje, że ten sam bodlak stoi tak, u mnie w domu, Rembo tam wisi tak, u mnie. No wiem, właśnie, tak. Nie. Za co ich pani kocha jednocześnie? No przecież to nie jest pani muza klasyczna. No ale wie pan, tak gdzieś człowiek piszący zawsze wie, że gdzieś tam w oddali to co na niego czyha, to jest szaleństwo. To jest to, że i właściwie wielu bardzo poetów się obawiało, że oszaleje. Po prostu jest takie, może być takie napięcie przy wielkim talencie i sprawa tak ważna, że może się to zdarzyć. Wiem, że Apollinaire na przykład miał także taką obsesję, że nawet u Miłosza się zdarzało takie momenty, gdzie on pisze, że bliskie jest jak gdyby szaleństwo, mimo że ta poezja jest taka bardzo, no jednak miłosko harmonijna, chociaż gorzka często. Także tak myślę. Pani wcześniej powiedziała, że poezja może być radosna, może być uśmiechnięta, tak. A może być też błaha? Może być błaha.
może ma prawo do istnienia, bo błahego swojego. To tak jak ludzie, którzy błaho żyją, mają prawo do istnienia. Tylko po prostu inna jest ocena. Po prostu z tym dochodzi sprawa wartości. Jednak mimo wszystko jest hierarchia. Niewątpliwie jest w sztuce hierarchia i musimy to uznać. I po prostu to w hierarchii jest stopień niższy, jest spółka niższa. No bo jak mówię, że można pisać wiersze błahe, to mi się oczywiście przypomina arcypoetyka Miłosza, który mówi, wiersze wolno pisać rzadko, pod nieznośnym przymusem, że dobre, a nie złe duchy mają w nasz instrument. On przemawia tu na baczność do nas. Tak, dobrze. A pani mówi troszkę coś innego. Wolno, wolno. Frywolny, można błahy, można o byle czym również. Nie, po prostu mi się zdaje, że więcej trzeba zostawić swobody w naturze ludzkiej, w sztuce także. Jeżeli jest jakaś taka skłonność pełna talentu, która idzie w kierunku takiej lekkości, to pozwolić jej żyć, pozwolić jej się rozwijać, bo to może być bardzo piękne w końcu. Jestem też za. Mam jeszcze dwa pytania o pamięć. W pani poezji często wraca motyw samooskarżenia za przeszłość. Pani obwinia się, albo pani podmiot liryczny się obwinia, mówi o jakiejś nieodwracalności, o przeszłości, która upokarza. Zastanawiałam się, co dręczy pani podmiot, czyli co dręczy panią. Ale nie bardzo pamiętam taki wiersz. Ale może to jest wręcz cytat. Tytułu nie zapisałem, ale o przeszłości, która upokarza i że jest jakaś nieodwracalność, której się nie naprawi, wskazywałaby na to, że autor tych wierszy nosi się z poczuciem czegoś niezałatwionego w przeszłości, co wraca i no, woła do niego, zrób coś z tym, ale się nie daje. No, mi się zdaje, że to jest takie, że to jest takie bardzo ludzkie uczucie, które chyba towarzyszy prawie wszystkim, bo z całą pewnością, gdybyśmy zaczęli robić rachunek sumienia, to znaleźlibyśmy takie przypadki, kiedy to głównie odnosi się do grzechu zaniechania. To znaczy braku pomocy, braku udzielenia pomocy, kiedy można było udzielić pomocy. Niekoniecznie w jakimś takim bardzo drastycznej sytuacji, ale po prostu jak gdyby pominięcie czegoś. Mówimy o takich sytuacjach, na przykład z księdzem Pasierbem, którego choćby spotkanie na ulicy i można było podać rękę, ale człowiek nie wiedział, że jest coś ważnego, tak? Tak. Że on umiera. No na przykład, tak. Albo na przykład ktoś chodzi o jakąś przysługę, której nie zrobiliśmy. Każdy ma jakoś takie wspomnienie, tak myślę, że każdy, w każdym razie ja na pewno tak, że czegoś, że były rzeczy niedopełnione po prostu przez lenistwo, albo przez niechęć, albo przez niechęć do tego człowieka. I nie jest przyjemnie to wspominać. Czyli nie mówimy o czymś takim, że dusza ucieka przed rachunkiem sumienia i się chowa do żelazka. Bo jest taki wiersz. Nie, tak, jest, tak. Nie, chyba nie, tak kompletnie się nie chowa. Napisała pani kiedyś taki wiersz o wojnie hiszpańskiej, o wystawie z wojny hiszpańskiej, tak. I skonstatowała pani, że właściwie wszystko wygasa. Pamięć nawet o tym wygasa. Pani natomiast poezja jest wyszukiwaniem z różnych lektur, wystaw, muzyki, malarstwa, różnych myśli, olśnień, które pani jakby chce przenieść przez rzekę pamięci. I tak myślę tak, tu pani pisze o tym, że to wygasa i nawet pamięci wojny nie da się utrzymać, a pani jak święty Krzysztof chce przenieść wszystko przez rzekę czasu. Chciałabym. Chciałabym, dlatego że to jest najdroższy ciężar, jaki mam. Ale oczywiście to nie jest możliwe, ja sobie z tego zdaję sprawę. Natomiast nie chciałabym zachowywać w pamięci tylko najgorszych okresów właśnie wojny, czy chorób, czy nieszczęść, ale zachować to, co dało mi siłę, bo to daje siły niewątpliwie. To ja będę trzymał, żeby pani się udało przenieść jak najwięcej na drugą stronę. Dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.